Medycy pracujący w suwalskim szpitalu dostali wypłatę tzw. dodatków covidowych, ale sito kwalifikacyjne okazało się bardzo gęste, bo polecenie ministra zdrowia jest, jak pokazało życie, bardzo nieprecyzyjne. Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał placówce 1 819 000 zł. To wartość dodatku za 2 miesiące, październik i listopad 2020 roku, poinformowała nas Angelika Falkowska, kierownik administracji placówki. Za grudzień dopiero w tej chwili będziemy te dodatki składać do funduszu refundacji. Pierwsze wypłaty tzw. covidowego trafiły łącznie do około 270 suwalskich medyków, którzy, jak wskazuje Angelika Falkowska, spełniali wymogi określone przez ministra zdrowia. Treść tego polecenia budziła wiele kontrowersji i niejasności. Pozornie najpoważniejsze dotyczyły zapisu o tzw. incydentalnym kontakcie z zakażonymi pacjentami. Jak to kryterium zinterpretowała dyrekcja szpitala w Suwałkach? Tak jak mówi polecenie ministra zdrowia i wytyczne, które NFZ publikował, tak? Czyli musi być to przede wszystkim pracownik medyczny w świetle artykułu 2, tam ustawy o działalności leczniczej oraz mieć bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem lub pacjentem zdiagnozowanym, tak? Więc jakby te przesłanki no, musiały być spełnione, tak? Czyli bezpośredni kontakt z pacjentem oraz pracownik medyczny. A wykonujący zawód medyczny. Rozumiem. A jak Państwo interpretowaliście to, co budziło dość powszechnie wątpliwość, czyli tak zwany incydentalny kontakt z pacjentem? Jak to u Państwa wyglądało? Incydentalny kontakt? Tak. Znaczy, no wie Pani, no my zwracaliśmy incydentalny, to rozumiem, że zdarza się coś raz, jednorazowo, tak? I nie jest to powtarzane. Mhm. Więc jeżeli na oddziale pacjent przebywał przez okres godziny, tak, od zdiagnozowania, że kiedy tak, test wyszedł pozytywny na zakażenie koronawirusem i został przenoszony na inny oddział, no to traktowaliśmy to jako incydentalne. Jak się okazało, pod uwagę w naliczaniu dodatku covidowego nie był też brany personel, który pracował z pacjentami z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, bowiem w jednym miejscu polecenia minister mówi o podejrzeniu i zakażeniu, a w kilku innych już o podejrzeniu lub zakażeniu. Teoretycznie różnica niewielka, ale w języku prawniczym ogromna. Szpital Suwalski wybrał wersję z i. Jak mamy udowodnić, że, bo tak naprawdę to możemy powiedzieć, że wszyscy są z podejrzeniem, tak? Ma być podejrzany i zdiagnozowany. Pytanie, który spójnik jest ważniejszy, zadaliśmy Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Ministerstwu Zdrowia. Czekamy na odpowiedzi.